Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z Widzeniem Sztuki. Pomimo okresu wakacyjnego postanowiłem się z Wami spotkać, ponieważ chciałem dokończyć pewien wątek, który rozpocząłem swego czasu, a który dotyczył zagadnień związanych z estetyką, z geometryzacją, następnie z postacią człowieka, a dzisiaj chciałem ten wątek rozwinąć w pewnym sensie. Nikt z nas nie lubi schematu. Wszyscy nudzimy się, kiedy musimy coś powtórzyć, kiedy mamy do czynienia z monotonią. Natomiast nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że sami te schematy tworzymy, żeby móc się porozumiewać, żeby pewne kody były możliwe do odczytania przez większość ludzi. Szczególnie artyści tych schematów nie cierpią. Nawet Wyspiański swego czasu mówił: mam ten dar, bowiem patrzę się inaczej. Czyli mogę przedstawiać coś nie tak jak wszyscy. Ale oczywiście dzisiejsze spotkanie będzie związane z widzeniem, sposobem widzenia postaci człowieka. Jak człowiek, najpierw dziecko, później młody człowiek, a później osoba dorosła, widzi proporcje postaci człowieka. Dziecko, które na samym początku swojego psychorozwoju patrzy na otaczającą rzeczywistość i koduje wszystko to, co zapamiętało wzrokowo, rysuje około pomiędzy drugim i trzecim rokiem życia kółko. Jest to odzwierciedlenie twarzy matki, którą najczęściej spotyka pochylającą się nad jego kołyską. Następnie pomiędzy trzecim a czwartym rokiem życia, rysując już, tworzy tak zwane głowonogi. Jest to coś, co trochę przypomina postać człowieka, ponieważ jest to głowa i jakieś kończyny. Następnie pomiędzy czwartym a piątym rokiem życia tworzy tak zwane głowotułowie. Stąd postaci bajkowe są właśnie w ten sposób uproszczone. Jest to forma ideoplastyki, czyli forma rysowania tego, co się zapamiętało. Oczywiście postaci z bajek są uśmiechnięte i mają duże głowy, odpowiadają zatem proporcjom postaci dziecka. No, oczywiście pomiędzy piątym a siódmym rokiem życia dziecko tworzy tak zwane schematy uproszczone. Rozwija swoje postrzeganie rzeczywistości, rysując domki, drzewa i inne elementy natury, góry, chmury i tak dalej. Czyli są to schematy uproszczone. A następnie do 12 roku życia potrafi już komponować i tworzyć tak zwane formy schematów wzbogaconych. Co to znaczy schematy wzbogacone? Zapamiętuje coraz więcej szczegółów, a to, że w oknie jest firanka, a to, że na dachu jest dachówka karpiówka, a że z komina leci dym, a że przed domem jest płot, a na tym płocie kot. Wszystko to są formy zapamiętane i zachowane w świadomości, dlatego są schematyczne. Niejednokrotnie
dziecko, a czasem i osoby dorosłe potrafią zapamiętywać rzeczywistość z różnych perspektyw patrząc. Czyli na przykład najczęstsze ujęcia stóp to są ujęcia profilowe, a twarz widziana frontalnie ma narysowany z boku nos, czyli w ujęciu, ja tu brzydko narysowałem, w ujęciu profilowym. Zwróćcie uwagę na pracę artysty Naiwnego, która przedstawia coś bardzo podobnego, co ja narysowałem. Czyli formę schematu uproszczonego, który jest przedstawieniem figuratywnym dziewczynki i domków w konwencji bardzo prostej, która jest formą ideoplastyki. Gdyby ktoś jednak chciał spróbować narysować postać człowieka, która byłaby proporcjonalna i która odnosiłaby się do zasad związanych z estetyką antyczną, musi spróbować narysować 9 linii równoległych, poziomych, w równych odstępach oczywiście. Można sobie je opisać. Pierwsza to będzie linia podbródka, następnie linia pach, następnie linia talii, następnie linia bioder, następnie linia połowy ud, linia kolan, linia łydek i linia podstawy stopy. Niejednokrotnie można zaobserwować, że artysta, rysując z natury modela, mierzy, ile razy głowa mieści się w całości sylwetki. Bierze się to z czasów, wzięło się to z czasów antycznych, kiedy jaki Poliklet z Argos użył do pomiaru postaci człowieka swojego kciuka i ten kciuk musiał mieścić się w jego doryforosie aż 100 razy. Miarą podstawową w przypadku rysowania postaci człowieka jest głowa, którą można porównać albo uprościć schematycznie do kształtu, który przypomina kurze jajko. Ten kształt kurzego jajka, będący schematycznym odzwierciedleniem głowy, można podzielić na 3 części. W ostatnim odcinku była mowa o tej trójce. Ona będzie też potrzebna w rysowaniu postaci człowieka. Na samym początku postaram się narysować postać kobiety. Jeszcze pomiędzy linią podbródka a linią pach narysuję Wam linię ramion, linię barków. Ona też jest bardzo ważna, ponieważ pomaga odzwierciedlić proporcje postaci. I postaramy się narysować proporcjonalne ramiona kobiety. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że 2/3 wysokości głowy zajmują barki z jednej strony i z drugiej strony osi symetrii, bo jak wiadomo, człowiek jest symetryczno-asymetryczny, ale musi mieć 2 nogi, ręce, 2 oczu, uszu i tak dalej. W związku z tym już mamy ramiona. Następnie talia. W talii nasza miarka podstawowa oprócz głowy, czyli 1/3 wysokości głowy, mieści się dwukrotnie. Czyli 1/3 wysokości głowy z każdej strony. I zwróćmy uwagę, że można punkty barkowe połączyć z talią. Proszę bardzo. Mniej więcej w ten sposób. A teraz biodra. Znowu powtórzenie, bo to jest banalnie proste. Powtórzenie proporcji z linii ramion.
czyli u kobiety. Szersze są biodra z wiadomych powodów, a u mężczyzny z kolei trochę węższe. Teraz już będzie łatwiej, ponieważ od bioder musimy narysować nogi, czyli kończyny dolne, aż do linii podstawy stopy. I tę stopę też tutaj zaznaczę. Zwróćcie uwagę, z takich prostych form schematycznych pojawia się coś, co przypomina, bo to nie jest jeszcze realna postać, tylko schemat, o którym jest dzisiaj mowa. W związku z tym mamy już prawie sylwetkę postaci kobiecej, a teraz spróbuję narysować jej ramiona. Ramiona dochodzą prawie do linii talii, prawie, bo to nigdy nie jest tak całkiem precyzyjnie, dokładnie. Jeden ma ramię trochę dłuższe, drugi trochę krótsze i w ten sposób. Przedramię dochodzi do linii bioder. Zwróćmy uwagę i możemy to u siebie sprawdzić. Przedramię do linii bioder. Każdy może sobie sprawdzić wielkość swojej dłoni. Ona powinna mieścić się w naszej twarzy. W związku z tym zajmuje 2/3 wysokości głowy i jest w tym schematycznym ujęciu taką prostą formą, która w proporcji właśnie odpowiada wielkości twarzy. No i oczywiście teraz, żeby to było anatomicznie zgodne z prawdą, pewne szczegóły, które mogą przywodzić na myśl, że jest to schemat postaci kobiecej. Proszę bardzo, nie obrażając nikogo, bardziej już precyzyjnie linia kolan, więc kolano zawsze dotyka tej linii kolan, proszę bardzo, i następnie kostka, stopa, w związku z tym schemat postaci kobiecej jest w pewnym sensie zrealizowany. A tutaj nie może być braku równowagi w przyrodzie, w związku z tym, żeby życie miało smaczek, raz dziewczyna, raz chłopaczek, dlatego postaram się wam narysować schemat postaci mężczyzny. Mężczyzna jest bardziej postawny, jego czaszka jest, mówiąc kolokwialnie, bardziej kanciasta, dlatego ta forma przypominająca jajko w przypadku postaci kobiecej jest węższa od dołu. U mężczyzny żuchwa, czyli szczęka dolna, jest troszeczkę szersza. W związku z tym jest to elipsa, można powiedzieć, troszkę bardziej zgeometryzowana. U mężczyzny mamy szerszą szyję, oczywiście, niż u kobiety. Również 1/3 wysokości głowy, trochę więcej niż 1/3 wysokości głowy. Ale barki, zwróćcie uwagę, powinny być poszerzone. Praktycznie cała wysokość głowy powinna mieścić się z jednej i z drugiej strony osi symetrii, żeby mężczyzna był postawny. Proszę bardzo. I już się nam wyłania. A teraz prosta sprawa, ponieważ od linii barków wystarczy poprowadzić 2 skośne linie w dół do podstawy stopy i mężczyzna prawie gotowy. Oczywiście pewną kreską
żeby te proporcje były w miarę symetryczne. Talia musi być szersza od tej kobiecej. Dlatego zajmuje ona praktycznie jedną wysokość głowy, czyli po jednej, drugiej z każdej strony. Szerszy mężczyzna jest w talii od kobiety. Proszę bardzo. Za to węższy w biodrach. To jest widoczne na przecięciu się linii konstrukcyjnych z linią bioder. Jeśli chodzi o ramiona, no to też musi być bardziej męski, dlatego są szersze po prostu. Punkty pachowe obniżają się. Proszę bardzo. To jest dość szybko narysowane, niezbyt starannie, ale mniej więcej zasada jest widoczna. No. I tutaj ręka analogicznie, również 2/3 wysokości głowy zajmuje. Tutaj troszeczkę to musimy uplastycznić, łydki zaznaczyć i widać wyraźnie, że mężczyzna anatomicznie różni się trochę od kobiety, a nikt mi nie powie, że nie można się nauczyć rysować, ponieważ znając zasady proporcji, liczb, konstrukcji, posługując się prostymi podziałami geometrycznymi, rysować możemy się nauczyć. Teraz postaram się udowodnić, że rysunek schematyczny może się przerodzić w rysunek bardziej ekspresyjny, dynamiczny. Wystarczy zdynamizować 2 linie konstrukcyjne. Linię barków i linię bioder. Szybciutko postaram się narysować przedstawienie postaci, która jest w ujęciu dynamicznym. Jako szkic oczywiście, ale kiedy ciężar ciała wspiera się na jednej nodze, to mamy do czynienia z tak zwanym układem kontrapostowym, który był stosowany również w czasach starożytnych w rzeźbie greckiej. Proszę zwrócić uwagę, nasza postać nie jest już sztywna, tylko jest bardziej dynamiczna, a ciągle ma zachowane proporcje. Jest to rysunek pamięciowy, w związku z tym nie jest odzwierciedleniem konkretnej postaci. Oczywiście ten wątek, jak będziecie mieć ochotę, będzie kontynuowany, jak narysować postać już bardziej artystycznie, nie tylko schematycznie. Do czego zapraszam w przyszłości, być może w nowym roku szkolnym czy akademickim. Teraz Wam pokażę rysunek, który schematem nie jest, a jest przedstawieniem postaci realnej, ale odzwierciedleniem, które nie ma w sobie nic schematu. I to jest zapowiedź czegoś, co będzie w przyszłości kontynuowane.